Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Horizon. Na wstępie należy Wam się troszkę słów wyjaśnienia. Przede wszystkim około 45 minut gameplaya przepadło z powodów tak naprawdę mi nieznanych. Nie wiem, czy coś się zrąbało przy włączaniu nagrywania, czy coś odwalił mi PlayStation 4 i nie zapisał mi pliku. Ciężko mi stwierdzić. W każdym razie ominęła Was totalna, niezła rozpierducha. Jeśli chodzi o mapę jeśli chodzi o mapę i misję, bo podążałem w stronę Zmierzchu, żeby tam właśnie tą misją główną. Dotarłem na miejsce, tam dostałem misję poboczną, żeby pomóc pewnej dziewczynce, bo była chora, poszedłem do uzdrawiacza, ten sobie zażyczył serca gromoszczęka, więc stoczyłem bardzo trudną walkę z gromoszczękiem. Udało mi się w końcu go pokonać, ale nie było to łatwe. A zanim jeszcze poszedłem do gromoszczęka i do tego całego uzdrawiacza, to natknąłem się na drugiego żyrafa. A tylko że zanim na tego żyrafa wskoczyłem, no to musiałem stoczyć dużą walkę ze stadem przeróżnych maszyn. No i naprawdę, przyznam szczerze, że było ostro, było nawet bardzo ostro. I pewnie szedłbym teraz dalej do Zmierzchu, tą misją główną do Zmierzchu, Zabiorę to ze sobą. gdyby tak naprawdę nie wy i wasza czujność i wasze rady a propos tego, że mam no lipną zbroję i warto by tę zbroję lepszą jakąś sobie załatwić. Oczywiście ja nie wiedziałem, jaka zbroja jest lepsza i dostałem od Was podpowiedź, że jest za zadanie, które właśnie, że można zdobyć lepszą zbroję za zadanie poboczne, które chciałem szczerze mówiąc olać, bo mi się nie chciało po prostu tutaj przyjść. Więc jak widzicie, jest to trochę śmieszne i przewrotne, ale jednakowoż ta sytuacja w poszukiwaniu zbroi niejako zmusiła mnie do tego, żeby też zainteresować się tym zadaniem pobocznym, co też zaraz zrobię. Tylko że nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. No to poprzednie zadanie kosztowało mnie ogromną ilość leczniczych ziółek, więc jeżeli teraz mam możliwość pozbierania jakichś tych ziółek, no to trzeba po prostu z tego skorzystać, bo te lecznicze jednak krzoki to są dość ważne, a tu widzę, że jest ich całkiem sporo, bo te nie, to nie są w ogóle jakieś te początkowe lokacje, kiedy tego naprawdę było multum, a już w tych późniejszych aż tak miło, łatwo i przyjemnie, jeśli chodzi o ich zdobycie, to wcale nie jest, no ale dobra. Jakiś zapasik zrobiliśmy. Ja oczywiście też zdobyłem 30 poziom, jak widzicie. Rozdałem trochę umiejętności, no więc ja jestem osobiście bardzo, bardzo zły, że ten odcinek mi przepadł, no bo sporo się tam działo i myślę, że też wy, jeżeli tę serię lubicie, to bylibyście z tego odcinka zadowoleni, ale no, jak wiecie, tyle mojego teraz, co sobie poględzę. W każdym razie, o, gdzieś musimy iść tam na górę, dobrze byłoby się tam dostać. Muszę teraz obczaić tylko jak. Tu może jakoś. Bo w ogóle, o, jak widzimy na mapę, muszę się udać tam do tej starożytnej zbrojowni. Tylko za cholerę nie wiem, od której strony tam wejść. Przeteleportowałem się, używając szybkiej podróży. Tak, żeby jakoś tu móc dotrzeć. Ale jak widzę, tutaj też są. O, dobra, tu są jakieś te kamulce. No dobra, no to chyba mam znaleźć zastosowania dla ogniwa, ale no to teoretycznie powinienem. Tam się udać. Tu są jakieś kunie. Nie chciałbym się z tymi kuniami klepać. Okej, tam mnie gdzieś to kieruje. Dobrze, że to znalazłam. Też się cieszę, że to znalazłaś, Aloy. O, jednak się
Widzę, że się uparł i po dobroci tego nie załatwił, ale to są początki, jak widzicie. Nie ma tu większego problemu z załatwieniem tego. Dobra, to jest. To gdzieś tu powinno być. Prawie na tym stoję, nie? Wezmę to. Okej, jeszcze tu mamy mięso. To sobie przy okazji załatwimy, ale właśnie, no i co? Tu by się jakoś chciało wejść. To jest to jakieś dziwne? Co to jest? Znajdź zastosowanie dla ogniwa. Ta. Aha, jasne. No ale jak zastosowanie dla ogniwa? No jestem tu, mnie już nic nie kieruje. A mój fokus nic nie podpowiada. No ni cholery. A tu co mamy? O. Tam coś mamy. Boję się zeskoczyć, że może zginę. No w sumie jestem przy tutaj. Tu pokazuje to nawet to wejście. To może tu trzeba zejść. Cyk. Ciekawe co tam jest. O, no właśnie. Znajdź zastosowanie dla ogniwa. No dobra, no to idę. Strach się bać. O! To chyba nie tak miałem zejść. Dobra. Tutaj mnie jeszcze nie było. Odkryto bunkier. To nie jaskinia, to ruiny. No proszę. O, Aloy, wysiadamy. O, mamy jakieś zapiski. To jest coś, co lubimy. Lubimy, lubimy. Co tu mamy? Drzwi bunkra, spoko, ale tu mamy jakieś. Oho, zagadki. To. Czerwone światło. Nie wchodzę. Holograficzny interfejs. Holozamek. Te urządzenia to brakujące ogniwa. Muszę znaleźć ogniwa, by to uruchomić. Aha, znajdź. Zbierz ogniwa. No, weszło. Zostało jeszcze jedno. Okej, okay, a gdzie teraz ja zbiorę to ogniwo? Ha. No fajnie, ale to mam jedno ogniwo, a reszta? Wygląda na to, że przedwieczni używali tych cyfr do odmierzania czasu. Zbierz ogniwa, tylko skąd ja mam te ogniwa zebrać? Ludzie, kochani. Zbroja z czasów przedwiecznych. No, no właśnie. I to jest ta zbroja, która by mi się przydała. Ha! Ha, ha, ha. A jak teraz ja mam stąd wyjść? Jak to w ogóle... Moment, mapa. A, dupa, weź zbierz ogniwo. Co to tu pokazuje? Są skażona strefa, a gdzie indziej jakieś ogniwa? Nie ma. He.
Okej, ale ja bym chciał stąd wyjść już. Bo nie mam pojęcia, gdzie znajdę te drugie ogniwo. Czyli co, musimy sobie na razie stąd popłynąć, rozumiem. I stąd wyjść. Czyli tutaj muszę jeszcze wrócić. Tylko pytanie jest, gdzie ja znajdę drugie ogniwo? To jest dobre pytanie. O, tu coś jest. Co tu mamy? Bez wątpienia mnie to rozbudziło. Metalowy kwiat. Okej, teraz wypadałoby stąd jakoś wyjść. Okej, da się tędy wyjść. To pewnie tak samo powinienem zejść jak człowiek, a nie jak małpa. Okej. No to wyszliśmy na powierzchnię. Misje. Znajdź zastosowanie dla ogniwa, przywróć zasilanie we wrotach bunkra, ale to zbierz ogniwa, tylko że tego kurde. Gdzie mam? No dobra, to jest Aloy, ale czy ja mam tu gdzieś zaznaczone jakieś takie ogniwo? No nie. A to ci zagadka. No i dobra. Małe przeniesienie akcji w okolice Zmierzchu. Dlaczego tak? Dlatego, że nie wiem, gdzie są kolejne ogniwa. Więc skupię się na tej misji głównej. Zobaczymy, co tu się dowiemy. A może jednak jakąś fajną zbroję uda mi się kupić. Nie będę musiał tam łazić, nie? Zobaczymy. Idź na dziedziniec Cytadeli. Z tych pionierów. Chcesz coś dzisiaj kupić? Utyl był najbardziej oddanym kardzie, jakiego znam. Spodoba ci się to, co mam na... Jeśli on może zwątpić, to jakie szanse ma reszta z nas? Dobra, a co ty masz do sprzedania? Pokaż mi ubiory. Średni, ciężki, pożeracz chorób, działanie, okruchy metalu, serce żwacza. Dobra, jakąś najdroższą. Ciężka, oseramska, łamaczka strzał. O, ocalałej Nora, to jest nawet fajne. Bo tu są chyba na co są poszczególne odporności. To ten ocalałej Nora wygląda całkiem fajnie. No ale dobra, tymi Daj lodowcom. zbrojami się zainteresuję później. Jeszcze może gdzieś wyczytam, co tam Mówisz? ewentualnie, jaką zbroję można kupić. O proszę. Co to jest? Pierścień Słońca. Dumna tradycja Karcza. Zabieraj się z mojego fokusa. Jeśli zaćmieniać... Ja to złapię. Będziesz miała szczęście, jak dożyjesz walki w kręgu. O, czyli obstałem, że walka w kręgu mnie nie minie. Najwyższy czas sprawdzić, czy twój atak na ich sieć fokusów się powiódł. Oho. Sukces. Witaj w Cytadeli, Aloy. Porozmawiamy za kilka chwil. W międzyczasie pozwiedzaj sobie. Pionierzy, jeśli chcecie usłyszeć o dzisiejszych nagrodach, ruszajcie wejdź do do sali Cytadeli. tronowej. Dobra, no idziemy. Nie zarobicie ani okruszka stojąc tutaj. Nie wiem, gdzie mnie przywiało. Nawet jeśli trzeba przez to słuchać Bahawasa. Słyszałem, że Kardża Cienia szukają jednego ze swoich. Nagroda pewno duża. Objawiam ku chwale słońca.
Patrzcie, promienisty Itamen, jedyny prawdziwy król słońce. Światło w cieniu, którego wola jest światłem, a którego światło jest prawem. Nakazuję świetlistemu Bahawasowi mówić w mym imieniu. Z woli promienistego Itamena niechaj słońce praży bezlitośnie zdrajcę Utida. Łowca, który przyniesie nam jego głowę, otrzyma nagrodę w wysokości 500 okruchów. Raczej więźniowie niż szlachta, prawda? Ładne włosy. Musimy pogadać, łowczyni. Zielony namiot w cieniszczu. O, proszę. Poczekam. No nieźle. Wiem, że nie jesteś zabójcą. Utid jest niewinny. Spotkajmy się. Jeszcze możemy go uratować. Zatem wejście, o którym mówiłem, jest zaraz za tobą. Chyba sobie żartujesz. Absolutnie. I nie martw się pustułkami. Będą zbyt zajęci udawaniem ważniaków, żeby cię zauważyć. Pierwszy raz w Cytadeli. Musisz zobaczyć pierścień z góry. Zobaczymy, jak się będziesz gapić w dzielnicy. Ale pustułki! Ha! Chłopcze, chcą byśmy to widzieli. No i dobra, mamy misję poboczną jakąś, tak? Nagroda za zdrajcę. Pomów zwa... No z tą dziewczyną. To najpierw skupimy się i pójdziemy pomówić z tą dziewczyną. Wrażenie. Dobra, to pójdę, pomówię z tą dziewczyną. No, poboczna misja, no to trzeba ją zrobić. To szaleństwo. Skądże? Zobaczą mnie. Jeszcze nie wiesz, jak łatwo się ukryć na widoku, Aloy. Okej, ale ja chcę jednakowoż... nie tak, ja bym chciał... Podobno pionierzy... Najpierw pójdę tą misję poboczną zrobię. Utidem musi mieć jakieś drugie dno, prawda? Skoro chce ze mną podobno pogadać... Podobno pionierzy są tu, by wyplęć... Jeśli nawet Utid może zdradzić, to każdy... A może Utid... Nie może zdradzić, no nie w tę stronę idę. Jak tu, kurde, tyle tego jest, że nie wiadomo, którędy. Tędy, dobra. Zawieszenie broni? To wierołomcy rozpętali wojnę. Teraz... To najlepsze. Gdybym był hazardzistą, to temu zawieszeniu broni dałbym, no... No dobra. Gdzie jest ta laska? Jedzenie przysyła królowa matka Nasadi. Wie, że jest ciężko, ale pomaga jak może. Proszę, ale zostawcie też rodzinom, jeśli je macie. Słyszałam o tobie szepty, dziewczyno. Dosiada maszyn, dziwna włócznia, prześliczne piegi. Podobno masz nawet sumienie. Nie może być. Kim jesteś? Z pewnością nie należysz do Kardża Cienia. Jestem Vanasha. Na razie wiedz tylko, że jestem szeptem rozsądku w tej jamie szalonego skowytu. Wiem coś o tym. Z pewnością. Zupełnie jak Utid. To dobry człowiek, więc Kardża Cienia chcą go zabić. Trochę poszperałam. I myślę, że zmierza na Zielony Stok. Ci najemnicy na pewno szybko go znajdą. Zmierza na Zielony Stok. Mam przeczucie, no dobra, że przydałaby mu się pomoc. Nie wykręcaj się i powiedz, kim naprawdę jesteś. Chyba nie rozumiem. Równie dobrze możesz mi kazać nie być uroczą. Nie da się. Ale cię lubię, więc posłuchaj. Mam przyjaciół w Południku i wyświadczam im czasem przysługi. Utid może im się przydać. O ile przeżyję. Skąd wiesz, że Utid jest niewinny? Umiem zadawać pytania. Widziałam, jak karmi sieroty z własnych racji, a poza tym karze każdego, kto skrzywdzi słabszych. Pomysł, że mógłby zabić Itamena, jest niedorzeczny.
Pewnie trafił na coś, co może ośmieszyć kapłanów. Poza tym, Bahawas nie ryzykowałby uśmiercania tak szanowanego człowieka. Skąd wiesz, że jest na Zielonym Stoku? Wie, że będą go gonić, więc potrzebuje kryjówki, którą zna i której łatwo będzie bronić. Kiedyś na tych wzgórzach sam jeden opierał się całemu klanowi bandytów. Moim zdaniem sięgnie po sprawdzone rozwiązanie. Zrobię, co w mojej mocy. A co z tobą? Ale co ze mną? Co zrobisz, jak będę ryzykować? Przydatne rzeczy, mała łowczyni. 3 martwe drzewa na wschód od Zmierzchu. To początek Zielonego Stoku. Powodzenia. Ech, no dobra. Idź do 3 martwych drzew. Czyli w tamtą stronę. No dobra, to misja główna se musi poczekać. Skoro tak trzeba, to trzeba. Zawsze tam jakieś misje poboczne, no trzeba robić, nie ma to tamto. Gdzie mój kuń? Dobra, zaraz zanim pójdę po kunia, to jeszcze tutaj coś można pozbierać. Tylko kardża cienia zasługują na miano kardża. Pewnie po drodze znowu spotkam miliardy maszyn. Przyrządzę ją później. Okej. To jest jak co, rozwalona czujka? Tak. Co mam po drodze? Nie mam teoretycznie nic takiego mocnego po drodze. Te zabieram. Chodź, Tornado, podjedziemy trochę. Zobaczymy, co tam masz. Co 3 martwe drzewa nam powiedzą. Okej, to jednak odkryliśmy siedlisko Długonoga, co mnie średnio cieszy. Tu mamy ognisko, zaraz będzie po lewej stronie. Jest, to sobie zróbmy ciach. Tu kura łazi, tak? Dobrze widziałem? Weh. O mój Boże, co to jest? Uciekaj, Aloy, bo nas... Żuwacza znalazłem. On nas strzela, biegniemy to. Kurde. Myślałem, że tu będzie bezpiecznie, a tu... Nie jest bezpiecznie. To jeszcze bysior, super! Na co mnie to było? Okej, powoli dojeżdżamy na miejsce. Ej, coś jest... Ach, ta nawigacja dzisiejsza. Nie można ufać GPS-owi. Trzy martwe drzewa, dokładnie jak powiedziała Vanasha. No. Zobaczmy, czy Utit tędy przechodził. I po śladach. Ślady prowadzą w górę. To musi być Zielony Stok. Dobra, to idziemy po śladach. Nie wiem, gdzie mnie to pokieruje. Ślady stóp urywają się. Aha, tutaj. Koniec śladów. Czas na wspinaczkę. Aha, wspinaczka, super. Że jestem urodzony... Człowiek do wspinania, tak? Mhm. No, już.
Marzyłem o tym, żeby się wspinać. Zawsze mi to tak zajebiście wychodzi, że nawet nie wiem, gdzie mam znowu iść. Oho. Dobra, jeszcze raz. Tu się urywają ślady. Jak ja mam tam wejść? Ta, bądź mądry, pisz wiersze. No tu niby to logiczne, ale tutaj znowu nie mam gdzie iść. Więc tu... Okej. No i co dalej, Aloy? Tu? Okej. No i dobra, jesteśmy na górze. Tu jeszcze wyżej mam gdzieś iść. No jak koza górska, no. Po prostu. Zara mnie coś trafi. Tak sobie skakał jak posrany, o. Jak tak będziesz zrobił jak gejsza, to się kiedyś zabijesz. Ciągnij się. Dobra. No to jestem na szczycie. Czy jeszcze nie? Tu jest szczyt. No już chyba wyżej się nie da. Badaj obóz. Okej, tu. Resztki jedzenia. Utit pewnie sprawdzał, czy nie jest śledzony. Dobra, resztki jedzenia. Idzie. Muszę go dogonić. Idź po śladach. Super. Gdzie masz ślady? Tu. Umtiti, gdzie jesteś? Po drodze pewnie spotkam wielką, złą maszynę. Martwa maszyna. O. Widać, Utit polował. A to tam czujka to pół... Zaraz. Co to jest do pozbierania? Iskrzak. A to ja muszę zrobić porządek, bo muszę coś wyrzucić. Ekwipunek. To wywalmy, bo mi tych iskrzaki są chyba potrzebne. To co my tu mamy do... No niby mam tych iskrzaków trochę, to może tego marszczyna wyrzucę. To jest dość popularne, nie? Okej. O, tutaj coś jest. Ogołocona ze wszystkiego. Utit zbierał składniki, pewnie na amunicję. Serio? Jastrząb błyski. Zabij jastrząb błyski. Szukają padliny. Czy ja już mówiłem, że nienawidzę z nimi walczyć? Dobra, ten opadnie zaraz. A jednak nie opadłeś? Nienawidzę walczyć z jastrząbyskami. Mówiłem to miliard 100 tysięcy razy. Bo te małpy w ogóle nie chcą skończyć. O! Już jak leżysz na ziemi, to nie jesteś taki...
zaufany, nie? Staszku. Dobra. No, 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 chodź mi się. Fakt, nie trafiłem. Też płonie. Te jastrząb błyski to są tak uparte skurczybyki. Fuck, takie. No. Chamie ty. No i chodź tu, misiek. No, glebisz, glebisz, glebisz. Dobra. Haha, padł na... Dobra, wracamy do Ulfida. Gdzie on mógł stąd pójść? Dobra, poza... Udało się załatwić te latające mędy. Oczywiście musiałem stracić trochę zasobów, no bo jakże inaczej. Idź po śladach. No to idziemy po śladach za Umtiti. Umtit załatwił niszczyciela. Niełatwa zdobycz, ale wartościowe części. Niszczyciel. To dopiero. Martwe czujki. Więcej złomu dla Utida. Nie! O kurde, ale bym odwalił. No i co? Następna już nie chybi. Utit? Za młodaś na łowczynię. Albo jam za stary na woja. Nie jestem tu w sprawie ceny za twoją głowę. Wierzę w twoją niewinność. Niewinność? No to chodź. Jeśli to sztuczka, to dobra. Zasłużyłaś na łup. Chodź, pomówimy, Umtiti. Mam już pełno. Oho, nie mam płomieni, żeby zrobić te strzały, ale lipa. Bez sztuczek. Gadaj. Dobra. Mów. Chcę wiedzieć, co się zdarzyło w Zmierzchu. Co się naprawdę zdarzyło. Dobrze. Od tygodni każdy świt w obozie niesie śmierć. Zawsze we śnie, bez walki. Starcy, kalecy, czasem młodzi. Ci, co nie mogli walczyć. Powinienem dostrzec, o co chodzi. Czemu ktoś by to zrobił? Myśleli, że to klątwa, jakiś zły duch. Ale to był człowiek. I cicha trucizna. Udało się go schwytać. Stanął przed Bahawasem na Sądzie Słońca. Arcykapłan Bahawas? To on wyznaczył nagrodę za ciebie. Tak. Podziękował mi za gorliwość i kazał uwolnić Łotra. Widzisz? To on nakazał odstrzał. Potem ruszyli. Chciałem umrzeć z oddziałem, by ich lojalność coś znaczyła. Oddałem Słońcu 20 lat. I na co? Zło i śmierć. A gdzie honor? Ofiara? Prawdziwa ofiara? Taka, której nie znają kapłani i władcy. To jakiś ponury żart. Jeśli szukasz honoru, Karcza Słońca to dobry wybór.
Może są trochę sztywni, ale godni zaufania. Kardża najechali kiedyś ziemię Nora. Najeżdżali dosłownie wszystko. Taka była wola słońca. Zrobiłem, co mi kazano. Bywało gorzej. Ale jako ich kapitan... Nieważne, co zrobiłeś. Nie mogę cofnąć czasu. Ale Kardża zmieniają się na lepsze. Ty też możesz. Być może. Awad nie rozumie, czego słońce chce od swoich żołnierzy. Być może rozumie aż za dobrze. Mówisz jak niewinny marat. Jesteś dobrym człowiekiem. Ale czemu zadałeś się z Kardża Cienia? Nie rozumiem. Jasne, że przez Itamena. Był prawdziwym królem słońca. Itamen to tylko dziecko. Tak. Nieskażone naczynie. Wierzyłem, że był czysty. Wykorzystali go. Naszą wiarę. Teraz to widzę. W południe cienie znikają. Bahawas nie musiał mnie hańbić. Sam to zrobiłem, służąc gnijącemu tronowi. Znam kogoś, kto może cię z tego wyplątać. Na imię Mavanasha. Ale najpierw musisz się stąd wydostać. Kim jesteś? Niby łowca. A rozkazujesz jak żołnierz, który... Najemnicy. Myślisz, że przyszli mnie uniewinnić? Było zostać na równinach, Kardża! Góry należą do nas! Zabójców Kikuka! Jakaś banda. Jak już z tobą skończymy, nawet echo po tobie nie zostanie! Nie było ciężko cię wyśledzić. Prawie jakbyś chciał zginąć z przytupem. I tutaj mnie masz. Mamy towarzystwo. No dobra, to trzeba sobie poradzić z tymi bandytami. Triumf dla wiernych! Jezu, jak ja nie umiem celować. Wykorzystać przewagę! Ona drży jak powietrze nad ogniem. Cały czas atakować! Ciągle jeszcze nadchodzą posiłki! Ani przeciwko nam i przed nami padni! No jeszcze... Dostał... Jezu... Jestem żołnierzem dłużej niż oni. Tak, bieg... No przecież to jakieś jaja są, że tak biegają. Dobra, bo to... Widzę, że jak się... To od was zależy! Pozbierajcie się! Sobie. Możemy ich dobić! Po swojemu to... Kryć się, to nie wstyd! No... Pierdzielony pogrom! Zabij pionierów, no. Gdzie tu jeszcze są te cwania? To będzie te... Chodźcie, poślemy resztę do środka, jak tylko dotrą. Dobra, tam jakiś biegnie. Wszystko, co trzeba, żeby cię wykończyć. Dupa. Nic nie masz, żeby mnie wykończyć. Gdzie tu jest jeszcze? Nie zatrzymuj! Franek. Jeden padł. Nie mogłem trafić. No i co? O, tu jest Franek. Franiu! No i co go straszysz? No co go straszysz? Jesteśmy walkę do nich. Straszył cię bez sensu. No, Kajtek. No, wystaw ryj. Mogę cię zabić nawet stąd. Patrz, że ja nie trafiłem. No i tak trochę mu zostało.
To jeszcze nie wszyscy. Chodź za mną. Mam na górze zapasy. Dobra, trzeba iść za tym kolesiem. No i co? Raz. Łap co możesz, póki mamy czas. Zbierz zapasy. No to zbieramy. Zachowam to na szlak. No dobra, i co idą następni? Oho. Przełamanie solidnej obrony to największa przyjemność. Dobrze, wspaniali. Mamy tu kapłana, zafundujmy mu przedstawienie. Znam ten kaptur. No nie, pistolet. Od dawna mam z Bahawasem na pięku. Będzie ciężko. Postawiłaś na przegraną sprawę. Nie zamierzam dzisiaj zginąć. Ja tak. Ale zaczynam się zastanawiać. O, wytrzymałe badziewie. Na ziemię, już! No to dobrze, brawo, brawo dla mnie. Spadłem do przepaści, super. Dobra, kolejne podejście. Nie, 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 nie. No, chodźcie tutaj. No chodźcie, maluszki. Chodźcie, maluszki. Kurwa słońca! Proszę bardzo. Ostatnia rzecz w twoim życiu. Po lewej! Ale moim wspaniałym trudności dają siłę. Naprzód, chłopcy! Tutaj! A, ładnie. Dobre jest to dobijanie. Gleba. To będzie łatwe. Nie spodziewałem się. To dobijanie jest super. Chybiłem. O, jest następny. Następny gleba. Od tyłu. Cierpliwości. Przełamać ich obronę. Słuszna walka. O ile to coś znaczy. Kurna, ten jak zwykle debil. Całą robotę mi rozwala. Nie dowiesz się, co cię walnęło. Skup się, no! No, skup się. Dobra, następny do domu. O kurna. To już ostatni wspaniali. Oj, dobra. Myślał, że starczy mu ludzi. Czas wymierzyć sprawiedliwość. Pójdziesz ze mną? Pewnie. Wymierzę sprawiedliwość każdemu.
Idziemy. Dawaj, dawaj. To nie będzie proste. Bahawas ma jeszcze osobistą straż. Damy radę i z osobistą strażą. Nie będę marnowała miejsca. Kajtek, czekaj, gdzie tam biegniesz? Tędy, zaraz go dostaniemy. No już, już, idę, nie sikaj. No i co? Musiałem sam tu przyjść. Aby zakończyć twe męki, Utid, i swoje. Doprowadzili nas tu obcy, ale teraz nie żyją, a ich cena stała się do przyjęcia. Ale dość już szpilek. Przyszedł czas na Klingi. Usunąć ich słońcu z widoku. No dobra. Jakaś grubsza robota. Dam radę. Do boju! O kurna, nieźli. Zabić strajcę! Ty zabić Nora! Z flanki! Utid! Słońce zachodzi nad twym żałosnym życiem. O, słońce! Świetna. Niech ich boli, gdy padnie na nich cień. Tam, na półkę. Dobra, nowy poziom wbity. To lecimy dalej. Tą animację to mogliby trochę urozmaicać też. Bo za każdym razem jest to samo. To się już nudne robi. Jakiegokolwiek targu z nim dobiłaś, podwajam. Dam ile zechcesz. Nie. Mam już tego dosyć. Kłamstw, przemocy i tych twoich tanich pachnideł. Sam się chyba nie zabijesz. Musiałem. Musiałem. Usuń słabych, lub wszyscy kardża cienia przepadną. To nie rozwiązanie. Ale może słońce znajdzie coś cennego wśród twych kości. O, dobrze. No i elegancko. Naprawdę niezłe fajerwerki. Trochę ci to zajęło. Byłam zajęta. Jak myślisz, co się stało z bandą Jana, tymi drugimi najemnikami? Poza tym musiałam załatwić ściganemu przejście do południka. Daj nam chwilę, Utid. Rozumiesz? To piękny dzień. Nie sądziłam, że Bahawas wpadnie we własne sidła. Jego śmierć otwiera cudowne możliwości. Pamiętasz Itamena i Nasadi? Króla dziecko i jego matkę pilnie strzeżonych w Zmierzchu? Po zniknięciu Bahawasa nikt ich nie będzie pilnował. Chcę ich wydostać. No i możesz mi się przydać. Porwanie króla słońca Kardża Cienia to wielkie wyzwanie. To nie porwanie. Chcą ruszać do południka. Na pewno. Skąd ty to wiesz? Udawałam jedną ze służek Nasadi. Ona się boi. O siebie, oczywiście, ale głównie o Itamena.
Dlaczego się nimi przejmujesz? Itamen to ważna figura dla Kardża Cienia. Gdy go stracą, nie będą już mieli żadnego poparcia dla swoich działań. Poza tym, to tylko chłopiec trzymający się mamusi. Wiesz, że zrobił mi kiedyś małego żuwacza z zapałek? Nie był zbyt ładny, ale to nic. Dotąd nikt niczego dla mnie nie zrobił. Co teraz będzie z Utidem? Bez obaw. Dałaś mu drugie życie, a ja to mogę wykorzystać. W południku szukają doradcy wojskowego. Miejmy nadzieję, że pomoże to Awadowi w zakończeniu rebelii Kardża Cienia bez niepotrzebnego rozlewu krwi. Co się stanie w Zmierzchu, skoro Bahawas nie żyje? Wspaniale! Kapłani spanikują, będą zmagania o władzę, zaciekłe walki i ciosy w plecy, same rozkoszności. A przede wszystkim zajmą się czymś innym. Bahawasie, twe życie nie było dobre, ale twa śmierć jest jak pięknie rozkwitłe kwiecie. Czego potrzebujesz, aby wydostać Nasadi i Itamena? Bahawas nie żyje, więc w Zmierzchu będzie łatwo. Poradzę sobie. Wyzwanie będzie przejście granicy Królestwa Słońca. Znajdź mojego drucha, Hladiva Trzy Palce, koło Spalonego Brzegu. Najęłam jego ludzi, by oczyścili drogę, więc tak naprawdę musisz tylko zaczekać. Jeśli Hladiv oczyścił już okolice, po co ci jestem? Na wszelki wypadek, mała łowczyni. Jak coś pójdzie źle, będę potrzebować ochrony godnej zaufania. Ciebie. Nie zawiodę cię. Nora mówi, że mi pomożesz. Ruszamy do południka? Tylko jeśli zechcesz, mój drogi. A jaki mam wybór? Nie masz. Chciałam być uprzejma. Na pewno się przyda. No i dobra, trzeba... Czemu myślisz, że Awad mnie powita po tym, co zrobiłem? Jest łaskawy. Tylko się uśmiechaj. Umiesz to robić, prawda? Nie, to... To jest grymas. Grymas, nie grymas. Trzeba stąd jakoś się... Denerwujesz się południkiem? 20 lat byłem żołnierzem. Nie denerwuję się. Trzeba jakoś nawet stąd... w obecności tak pięknej czy... damy? Tak czy siak nie trzeba... Nie będę z tobą o tym gadać, kobieto. Tak czy siak trzeba się stąd jakoś zawinąć. Czy mnie się to podoba, Nora czy mówi, nie? Że mi pomożesz. Ruszamy do południka? Tylko jeśli zechcesz, mój drogi. A jak pozostaje kwestia, jak ja mam nie się masz. Stąd... Chciałam być uprzejma. Pozostaje kwestia wydostania się stąd. Czemu myślisz, że Awad mnie powita po tym, co zrobiłem? Jest łaskawy. Tylko się uśmiechaj. Umiesz to robić, prawda? Nie, to jest grymas. Dobra. Trzeba tylko jakoś stąd zejść. I iść do najbliższego, iść tak naprawdę do najbliższego ogniska, żeby zapisać grę. Aż mnie swędzi z zimna. Ciekawe, gdzie cię swędzi. Czujka, okruchy metalu, spoko. Najgorsze jest to, że wykorzystałem... zapas. Tu do ogniska jeszcze daleka droga. Oho. Nie wiem, po co to zrobiłem. Ale nie chodziło mi o to. No dobra, to już jak spadłem tutaj, to nie mam wyjścia. Tu jest w ogóle co? Kocioł Zeta. To głupie to było to.
Ale odwaliłem. Dobra, to jeszcze sobie... Jeszcze sobie powalczymy na koniec. Nie był dobry pomysł, żeby tu przyjść. Gdzie mój kuń? Dobra, spadajmy stąd. Do jakiegoś bezpieczniejszego ogniska. Dobra, jedziemy. Spokojnie, spokojnie. Tu nie jest bezpiecznie i spokojnie. Pomów sadiwem trzy palce, czy ileś tam. No i dobra, tu gdzieś zbliżymy się do ogniska i tu zakończymy grę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. I widzimy się w kolejnych materiałach z gry Horizon.